Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie. Nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów. Dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb Wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi, i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta.
Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom, to jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia Wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we Wszechświecie i Unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć, stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni, nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces. Witamy wszystkich na 331 warsztatach poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Dzisiaj mamy niedzielę, 26 stycznia 2020 roku i tematem jest kontynuacja warsztatu tłumaczenia tygodniowego planu nauczania Fundacji Keshe, Spaceship Institute. I to jest kolejny etap, to jest od godzinę 20 minut do 2 godzin 20 minut. To jest sesja z 26 października 2015 roku i być może będzie 10 minut dłużej, tak więc, bo dostałem jeszcze trochę więcej napisów. Także zapraszam do wysłuchania, a potem może ktoś coś doda od siebie, swoje zrozumienie, a może coś wymyślił w tym temacie. Tak więc zapraszam. So, if you look at the structure, you'll find out a single wire does not give you this effect. So, what is the closest that you can bring these plasmons in a free condition close to each other that behave like a north and south pole?
What do you see if you look? You go north and you go south, north and south, north and south. Where do we get closest to this shape? That we can continuously suppress a plasma to this shape. Spring. If you look at the spring, it gives you near enough the shape you're looking for. It goes from a north to the south, a north to the south. So, in fact, now we have found the shape that we can replicate not only the shape of the plasma, but the flow of the plasma current through to. So that was the next step. And what do you find out? If you have north pole to north pole, magnetical to magnetical, and gravitational to gravitational, there is a piece missing here. Because this now behaves only like the magnetical, not the gravitational part. So what we found out was easier to do. Let this be the magnetical and put another coil inside, which behaves very much like the gravitational side. So the magnetical spreads opener, the gravitational tighter. We put the gravitational in the middle. We put magnetical rejection outside. So what you get now is the increase of the two fields to come together. How you connect the north and the south, how you do this job, then dictates on you how you can manipulate the power. So what you see today, we go through the process of this. And then if you can make your units ready, your springs ready by tomorrow, tomorrow we go to the next step of interaction of connection. So what you need to do, you need two type of springs. One very wide and one very narrow. In a way, if I can show it to you, that you can insert one plasma inside the other. So what it means, if this is the bigger one, what we call magnetical, which is the green one, then we insert the gravitational inside. Then we see we have both whatever is released and whatever can be absorbed in the same system. As I said to you, in our trials and tests, we found copper 14, gauge 14 as the best for power production. What you need to do in a simple way, you get yourself a very thin wire, a very thin bar that by adding the wire to it, you can still insert it into a bigger bar or bigger spring. The secret to this is when you hold the copper wire in your hand, you have to wind it anti-clockwise, which means if you go this way, it's clockwise. You have to go backwards. You wind it anti-clockwise. The number of turns
is how tight you want to make it. And then when you made your turns, you have the spring shape like this. So what we find out is you need to have one of the best ways with a 14 gauge is round about 70 to 80. Oh, it loses position. You need between 70 and 80 turns. So you need something between 70 of these nudges. When you made it, you just pull it a little bit that they are not touching, there's just about a gap in it. And then you do the same, you get a bigger bar, a thicker bar, like this. And now you do the bigger bar inside, the same. That where, in fact, if you look, the thinner winding, when you separated it, can fit into the other. When you made this, you make sure that on a smaller or thinner bar, where you started the anti-clockwise turning, you leave at least the same size as what you winded free, you don't cut. You need to have a free wire on one end. On the beginning end, about 4 or 5 centimeters is good enough. On the other end, for the piece which goes in the center, you need more or less the length of the whole wire 1.5 times free, which means you don't cut the spring here, you go back, you measure the length of the spring which you made, for example, and you go 1.5 times. There is a reason for this. Then what you do, don't forget, we are only back on the wire section, huh? Now we need to go through the process that we can now release the nanomaterials on the surface. The Keshe Foundation supporters around the world, they know. If you don't know, go on the internet, look for nano-coating Keshe Foundation YouTube. There's numbers, hundreds of videos everywhere, different people doing it different way. What you do, first of all, is that you insert the two together inside, and then you choose the way you want to create the nano coating. How you want to nano coat it. I advise you to do the insertion first before you nano coat, because you find out it's much easier. And then what you need to do, where I told you on the other, the inner part, that you have 1.5 length free without turns, you turn this back on itself through the center of itself. What it means, you go through the whole circle inside just with a wire. This is important because when you come in, you will see it on the drawings, which is on the blueprint, the wire from here, which comes out, and then this is the other end of it, which you have loose. This is the center coil, you go inside itself.
So when you make this into a coil, it just falls inside. And then you leave the wire. Don't touch it. Don't do anything else with it. Then now you need to do another job. You need this one, don't forget, was between 70 and 80 coils, both inside and outside. You need to make yourself another coil, the same, two inside out, one for about 150 to 160 turn. Is an art to learn this. So what you need is, you need a second circle. Da, 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 da. You need a second spring of between 150 to 160. Oh, I know what it is. Is the vibration of the board. Ooh, drop the book. So what you need is two double coils. One of 70 to 80 and one of 150 to 160. What this means is you need a small double coil like this, and you need a larger double coil like this. Where once you nano coat these the same way as we showed you, you have in fact a two coil inside each other small and a two coil outside each other large. So, in fact, what you sit is with if you look at it, you sit with this. You have a coil like this, and you have a coil like this. Here is two coils, and here is two coils. And don't forget, the same applies to the bigger coil. Your inserted coil inside, at the point of exit, where you put it through your coil, has to be long enough to go through itself, to come out. This is important. You will understand why and how when we come to assembly. So now you have created yourself four coils. And I'll tell you what you need. You need three of this, and you need three of this. With one, it will not be powerful enough to meet the demand. So, you're looking very strange. You understand? So, what you have is you have, in fact, three with 70 to 80. And three between 150 to 160 turn. If you can make this, you have got the basis for your power supply. So now you're still dealing in a matter state. If you want, we can go to the next step, but as I know, a lot of Keshe Foundation followers around the world know what they're going to do. We teach everybody the same till we see tomorrow. If you made anything, you can show us. What you need to do at this stage, once you made it,
You have to make the springs nano-coated, which they become like this. Black, you know they're totally nano-coated. And then you put the smaller one inside it. So now you have two sets inside each other. And then you have a twist of the first one to go through it. So what you achieve is a simple coil inside a coil, 70 to 80 turn, or 150 to 180 turn. The biggest problem for you and the biggest expense for you will be the copper. The copper costs for each unit anything between 50 to 100 euro. Depends on the purity, depends on the volume and everything else. This is the main cost of production. Does not matter if you're in China, you're here, or anywhere in the world, copper more or less has the same value for the wire. And it sticks to that kind of prices as we see worldwide. Then, how to get to this, from this? This is very simple. With this, we have developed a process called nano-coating. To do that, to make a nanomaterial, if you go to the present market and buy nanomaterial, they charge you a fortune. You can do yourself with what they call a soda caustic. What this is what is known as NaOH. This is what somebody cleaned me out. I think it's the webmaster in the background. Have I backed it up? Okay. I learned that bit. Magic. Okay, so you have this. This is what it is. If you don't know what name is, you get the toilet blocked. You have a barbecue you want to clean up, you go and buy yourself a caustic soda to unplug the toilet, to clean the mesh of the barbecue. That's what it is. You put a very little amount of it at the bottom of a box, and then you put your coils in a way that they don't get to the bottom, but they hang in it. But it has to be fully covered, that when you put the water in it, you fill it up till the wires are covered with the boiling hot water. It creates a steam. Be careful with your lungs, with your hands, with your face, of the kickback of the steam of the caustic. You don't burn. Yes. Yes, please. That'll be fantastic. Yes, please. We will show it to you. Oh, yes. Please, for safety, beware of the boiling water, beware of a steam of caustic. Let me explain to you something, what you are watching now. What you see now, what we are teaching you now, is putting shiver on the back of every oil-producing nation, is literally bringing most of the power producing companies into standstill, because now they know there is no way to stop you to be free of energy. What you watch at the moment, what you see, how I share this knowledge so freely with you, is a nightmare for the oil nation producing companies, countries, electricity producing countries, and in so many ways makes man
free of energy, free of the shackles of the power of power supplies and oil industry. You will understand by Friday what I mean, and hopefully by Friday I'll show you something which will shock you in so many ways to understand how far with this little process you have to become free, that in the next week, in the next 2 weeks, you don't have to sleep in a cold room, fear of you can't pay the electricity bill anymore. We show you by the end of this week how you can tap in to the energy of the grid that only supplies you not the energy but the frequency of a plasma, and you have everything free done by Christmas if you do it the right way. So now you understand how fundamental this change is. Copper wire, which has been abused totally by human race for past 100 years, now is getting used the correct way by us. Because once you follow this procedure, the same technology will apply that you can use it for the car. How to connect the system into your car to reduce the fuel consumption, the oil consumption by anything up to 70%. As I said in the other teachings, as I said, if you understood just now, you are not producing energy 1+1 or 100+ energy. There is nothing free about this. The only thing you're getting now, you have changed fuel. You have changed fuel from coal or oil to a plasma. And this time, the way you nano-coated the material, the way you seen it, unfortunately I cleaned it up, but I draw it for you again. I get my pen back, the way geniuses of this board, you bought it at least. Pardon? I have pressed the power button, okay. What happened? This is your copper wire. You nano coated it. I showed it to you with a caustic. You put the wire, you put caustic at the bottom. Try to put these wires just off the mesh off the ground that you don't get the residue of the caustic in it. Put hot water, boiling hot water on it. Close the lid. Leave it for 24 hours. Then take it out of the caustic. Water has to cover the material. Take it out of the caustic. Empty the bucket or the box and leave it back in the box. This can be done very quickly, and close the box and leave it for another day. That the nano layers can grow. It's like making popcorn. You have to allow it to pop. And then you get a good nano layer. And then when you've done this, there are enough videos. We're going to show you some videos, references you can go to. When you nano-coated it, you are halfway through. You have the basic material, but you'll find out if you try to work with it, it will not work. What you need to do is, while you are making these coils, try to get hold of some copper strips or copper plates or a strip more copper wires while you're doing it, and put them inside to nano coat. You need to make yourself, this is you made the wire
into the nano coated. But now we have to go to the next step, which is the free plasma. How do you produce the free plasma? The free plasma, what we call the GANS, gases in nano state, again, is on the internet of the Keshe Foundation website. You can find it everywhere. What do you need to do? You made yourself three of these and three of these. But try to make at least, while you're doing it, because you got to do it, make yourself about 10 pieces of about 15 centimeter long, just copper wires, without turning, without coiling it. So what you need is literally make yourself the strips of about this much. Wire, don't forget, gauge 14. And just put them aside. Just put them in there to be nano-coated. Because you need these when you come to connect. You need these wires for your connections. So when you made the coils, everything is finished. You make about 10 of these, because it might come handy, and you will find out why they come handy in a very short time. And you put these in the nano coating. When you nano coated it, in a day or 2 days, you take it out. If you found some copper wires, extra copper wires, that you could nano coat, or the plates like this, which you put through the same process. You put these plates in a box, and then you let it nano coat. These are needed for your next step to make the free plasmas. So, is step by step. You know what gauge you need, you know what copper wire you need, you know how many windings you need, you know now you have the basis for one of the most powerful energy producing units in the universe. In time, I'll show you how powerful. It's so powerful that it can feed you for generations. But step by step, you've seen it, this is the next step to it. Then, when you nano-coated it, you need a small piece of zinc. Or you need another piece of copper, which is not nano-coated. You keep it not coated, just keep it aside. Or you keep a piece of wire, copper wire, aside. So, we go through it step by step. And we all understand. You need yourself a very long, meters of gauge 14 copper wire. You make three bigger size dimension and three smaller size dimension coils, which they can go inside each other, of 70 to 80, and then the other one of 150 to 160 turns with the smaller diameter to have a length about 1.5 times what you coiled back out.
Then you insert the coil inside each other, and from the end, which is the longest, once you turn, you coil it, when you put it inside, you turn it to half a sphere or to a full sphere, and you insert the long piece back in the center of itself to go through. And then you leave it as that. Then you place it in a box where you put caustic at the bottom. Then you put your six set of coils. Each one of these is considered as one set, three small set, and three large set. You put them in a pot. You need about 10 of the wires, the same gauge, to be cut to go in the same pot. And in the same pot, you put a big piece of copper. The same, you put a caustic in, hot boiling temperature water, put a lid on and leave it for 24 hours. I presume a lot of you who listened to the teaching on Friday and Thursday last week knew what to get because we gave you the shopping list last week. Some of you have already bought, some of you already know what to do. Do you want to show the videos, Vince? These are the videos which has been made over years by different Keshe Foundation supporters around the world. So they share it. We hope if you know any other way to do it, to share it with us. There is a way you can use gas to heat the copper up to nanocoat. It needs a lot of expertise. There is a way you can connect the wire to the electric current at 1.5 volts or 2 volts and 1 amp or 0.5 amps. You can still nanocoat. The new way of nanocoating, which you will understand, can be done with these systems, which you see now as a power supply, that the plasma itself will nanocoat the wires too. This is a new development of the technology through plasma. It costs little more or less than nothing, but you need the first system to be able to make the plasma. What do you want me to? Oh, you want me to get this guy down? Okay. So now we all see how it's done. This is from videos of the Keshe Foundation. It's done. Pardon? Move this window. Okay. This is done by Armin. We need his voice. He's muted. Okay. No problem. So what do you need? One thing very important. There are a few things to remember, and it's very important. As you see in the hand of Armin, you cannot touch nanomaterials with the bare hand. You have to wear gloves. Because nanomaterials are absorbent of energy into your body. You have to wear gloves.
The other thing is the temperature. You have to be aware of it. Thirdly, which is important, you realize, make sure your caustic does not carry any chlor or chlorine in it. This can give you different kind of materials which you might not need. Okay, can you go? You're still muted. Hello everybody. In this video we're going to show a simple way how to nanocoat any material. Zinc, or it's going to be copper, or it's going to be iron. All you have to do, over here we have a caustic soda, NaOH, and you have to put some of the caustic soda on the bottom of the container. Try to cover every single part. Then we put the material on the mesh and boil the water. When the water is boiled, try to wear your gloves. This is a little bit difficult to do precise, but you have to right away cover the lid. Yeah. Try to cover the material. This steaming process is gonna go half an hour or so. So leave it as is 24 hours in the caustic, and then in next video we're going to show how to steam nanocoat. Thank you. That's how simple it is to make a nanomaterial. And how we see the second part? Hello everybody, in this video we're going to show how to nanocoat second time, which is going to be vapor nanocoating. After deep nanocoating, you're going to take the material and hang it straight up. Bear with me. Okay. Then we're gonna put the caustic again. Very little this time. We don't need that much. And do the second time, you know, vapor nanocoating. Gonna leave this process to go another 24 hours. Then after 24 hours, we have to take our voltmeter and try to drain the voltage out. This way we're going to create more stable nano layers, which is going to
repeat this process several times. Every 5-6 hours, we just have to drain the voltage out and let it dry for 24 hours. And in next video, we're gonna show how to do it third time and drying, which is most important thing. Thank you. Hello, in this video, we're gonna show how to dry material, which takes a long time, actually. We have to empty the water. And we have to leave little bit water in the container. And we have to close it down and leave it just a little bit open window that you can dry it very slowly. This process takes like 3-4 days minimum. You have to understand that drying process, which will firm your nanomaterial, and you have to do one more thing every 6 hours, just with your voltmeter, try to put in a microvolt and try to touch one side with on the mesh and second on the top of the your nanomaterial. You're gonna see right away that we are draining. And this process you have to repeat in several times, you know, in 2-3 days, you know, every 6 hours you just have to open up your container and do this process. Which going in time you're gonna have a firm nanocoat material. Thank you. You can do this yourself at home, or you leave it to people who know what to do with it and produce, mass produce it. The mass production, cancel. Well, okay, no problem. I minimize you, but you gotta do it by the computer. So what you've seen is this process, first step of producing nanomaterials. That's how you do with your system, how you do with your copper wires. And you have started the first step to produce your own power supplies. Very simple. To nanotechnologists, up to a couple of years ago when we opened it in public, this only could be done by using gamma rays and nuclear material. And now you see all of you are nuclear physicists. That's how it is, how easy it has become. How I made human race nuclear physicists raised. And the only one, the only nation which is left behind cannot touch nanomaterial by law is the Belgium citizens. If you're a Belgium citizen, it's passed in your parliament. If you touch nanomaterial, make nanomaterial, you are a terrorist person and terrorist organization. It's ingrained, is enshrined in your law. It was done by the people who stopped the technology, tried to stop this technology, and they thought they can stop the whole human race because they could
pass such a law in Belgian parliament, then nobody will do and the Keshe Foundation technology will die. So if you're a Belgium, as far as we know, if you produce nanomaterials, if you make any of these coils, you become like Keshe Foundation, a terrorist organization. So you have to go to your government, submit your nanomaterials, get their approval before you can join the rest of human race. This is part of the law of your country. As we say, we have to obey all the rules and all the laws, so this is law in your country. Now, what do you have to understand? Tomorrow, when you made your nanomaterial, we teach you how to make the Ganze state, the free plasmas. You need to make a lot of these gas material deliberately, as much as you need, as much as you can. So when you are making these little cubes, try to make a lot of them. Try to make at least 5 or 6 of these big cubes, copper sheets, that you can produce large amount of free plasma, what we call a GANS, tomorrow or in the coming weeks. So now you see how we are opening the blueprint. We are opening, not only just giving you a diagram, but teaching you how to do it. Never in a man's history knowledge has been shared so openly, so directly, for the benefit of mankind. So what you have to realize, try to make as many as these as possible. We can produce up to 1 million boxes a month by the end of this year in Italy. We encourage companies who want to join us to come in. We give you not only the blueprint as we are opening, but we can supply you the machines and the technology in the background that you can join us to produce as much as possible rapidly. You got to realize one point. When you put these units in operation, you save not only yourself from heavy energy costs, which will stop you from heating your house or being able to use energy freely, but you release your nation from the shackles of a huge debts to oil companies and to oil nations. Because now, if you're an African nation, if you're a European nation, if you're American or Chinese, with this technology, by the time you finish on Friday, you find out how free you become. You don't use, let's say if you have 20 power stations in your country, you can shut down 19 of them. You only need to run one. One enough to create the signals down the grid. As I said, we will give a large number of these units to different nations. Next week, or the week after, when we finish with the original orders, I'll invite the Ambassador of Palestine to Keshe Foundation, and we'll give the Palestinians 1,000 units to go to Palestine next week. The week after, we release 1,000 units across Italy, that by Christmas, Italians benefit by allowing this technology to be developed here. And every day, we calculate on how much order we receive. Accordingly, part of the production will be given to the African and the third world nation. We know that even in Israel, there are people who sleep hungry because they can't afford energy bills.
We'll send units to Tel Aviv for the Israelis to say. So with the new technology, we force sharing of knowledge, and in 2 weeks' time, we'll have the Palestinian ambassador who you saw in the presentation of the World Ambassadors here in Keshe Foundation, or at the site of the factory to receive the first units to be flown into Palestine. At the same time, we'll have our Ghanaian or Nigerian representative of the Keshe Foundation to ship 1,000 into Africa. For every 1,000 unit you receive, we put at least 3,000 units out. In the coming weeks, when the competition builds up, we reduce the price. For every unit you buy, we ask you to donate and pay for a second or a third unit. So the expansion of the technology and use of it depends not on your generosity, but understanding that it's the time to be equal. So for we put the price for one unit, you donate three units, or you pay for three units. One which goes to your nation, and one will go to a third world nation. This process, it becomes very easy. We have already produced the first batch to leave by this Friday, and next week we have 10,000 units online ready to go. The prices will be kept the same. You've seen, I explained to you, the process is very, looks simple, but it's not that simple. Secondly, to get it done that everybody can use it, the old, the needed, the young can't produce this system. So we need huge production organizations. We are prepared to support you. We finance the countries which they can't do. But this time, we don't teach you the fish. We fish together that nobody will go hungry. So the process is very simple. You buy one for yourself, and you share two more with others. We've seen a number of people who come to us and say, I just want to buy for myself. Orders which are single will meet. Our contract is 2 years time delivery. We put it in our site. Single orders, agreement is 2 years delivery. Go and get it somewhere else, because our ethos is the same. It will stay the same. There will be hundreds of people who would like to supply the same. But understand one principle. You share, we have more to share. You steal, there is no more to share. You steal from humanity, you will lose, because this time round, we all get together very rich, very quick, and at the same time, we become rich, not in the pocket, we become rich in understanding that the society works collectively throughout this planet. Then we become one race, one nation, one planet, and then we can achieve peace. This time, you cannot go and say, my government taxed me. You cannot say, I have to pay to my government and the ministers will take all. This time, you make it at home, you use it at home. No minister can tell you what to do at home. No minister can tell you what to eat at home. No minister or president can tell you what to do when you're sick. If a president says you cannot use a plasma technology when you've got a cancer, there's something wrong with it, you say, President, give me the solution. I do it myself. I take the hold of the energy supply myself, that I make sure my child doesn't go hungry, my child doesn't go cold in the winter. You cannot supply to me freely the way I can do it. So we have two choices.
I'm the president of my life. I'm the president of in charge of my situation in my house. You are incapable to serve me and your nation. There is no need when the leaders cannot meet the demand of the nation. So the situation is very simple. We haven't started a revolution. We have started evolution of science. And that's where we're going to change. You've seen how much you have knocked copper out of the mines of Africa and you never put anything back. And now you've seen with the greed how much you have missed in using a simple product. You are happy with the crumbs, what you call electric current. Now, with a plasma current, you can have whatever you need and you like. Even the top scientists around the world in the governments cannot believe such a thing is sitting on the table in front of them. Am I correct? Arman has just come back from a trip from two world leaders' nations of Armenia and Georgia, sitting on the board with the top scientists to analyze it. They're still baffled by it. Correct? They want formulas. We'll ask the sun to send the formula of this energy of the plasma. When the sun sends it, we'll have it, we'll give it to the university of the president. So now you see how simple it has become. No one can call you a criminal because all you're doing is the same wire they gave you to wire your house. Nobody can tell you it's a criminal activities because it's the same caustic as is used in presidential palaces and in people's homes and in barbecue shops to clean up the system. And nobody can tell you how to connect a wire the way you like. This is what I told you. No government at no level can stop humanity to progress from now on. Because we have mined enough copper that we can produce systems so easily. We have enough caustic that we can produce as much as we like to nanosize. If some of you don't know where to get caustic is made very easy. Does anybody want to explain how you make caustic? When you make your barbecue, keep the ashes. The ashes of your barbecue, and then boil them. Am I correct? More or less. Then you got your caustic. There is no nuclear material, according to the Belgian government, imported from Iran to produce a hidden nuke, what they call a nuclear laboratories in Belgium. That was the threat. The stupidity of the leaders deprived Belgium of one of the biggest national assets they had, which was the Keshe technology and Keshe Foundation in the nation. So they robbed you of the biggest thing. Now the Italians have allowed us. We have opened the factories here and the asset sits with the rest of the Europe. And the Belgium can't even import it because it's illegal in their country to produce nanomaterials. You have two choices. Shut the parliament, put the president and the king and the prime minister in prison. Then you're all free. Your freedom in Belgium comes by one simple move. Don't touch any nanomaterials, otherwise you're all criminals. Because it's law in your nation. The rest of the human race, you're welcome to a free energy. We teach you everything step by step. Step by step in this week, I even show you how many turns, I show you how to turn it and how to do it, how much wire you need. If you can't get hold of wire 14,
It means you have a less power system, but you still can produce the same system. If you get a 14, it's powerful enough to stand high resistance temperatures. So what you need is very simple. You have everything at home. You have everything which sits in your house. You have a wood, you burn it. You have ash, you mix it. You go on the internet, see how you make caustic. It's very simple. Then you don't even need to buy it. You have the copper wires. Pull the wires off the walls you don't need anymore. You know, the basement you don't use, take the wires out, becomes your power supply. Old wiring system in the house, you know, those twisted ones with the cloth on it, they are the best copper wires you can use, pure copper. So you have everything to start the first foundation of energy system, which when you use it properly, we show you how to make food and a medicine. And this is the first thing you need after the energy. Are there any questions? Do you see any questions in the background? The what? What do they want? Ah, how to make the springs. Which camera do you want to have it? Fabio? Can they want to see a closer look at these wires? Can you zoom in? There is a spot I have to go in that you can see me. Is this good? This cross is for this reason. He gets a good shot. Is it possible to make some light there in the front? Pardon? We can't see the black wire. You can't see it. If I put my hand behind it, is good? Yeah, if we can focus on that, it would be good. We need to focus. Okay. Would you? Oh, sorry. Would you like to hold your book here for a second? That could work, and we need to have... Sabrina is the lady who translated for you in the third conference. She's here now with the camera crew. If you look at it, it is a coil of a thinner dimension, anti-clockwise, the same here, anti-clockwise. They have to be inserted back to back. And when you get on this side, you twist this wire back into the center of the thin one. So then, this is what you're going to get. Stay there, I'll come back. This is like a 80 turn. That's what it looks like, an 80 turn. And this is like 160 turn of different gauge. If you go that way, you can see it. So you can see both. Is that okay? Perfect. So, this but three different kinds. Two different kinds. Two. No, these are the smaller and the bigger. Then you got two loops. This is for, if we call, this is for loop one. This is loop one, and this is loop two. The smaller one has two inside, one inside the other. And it's the same with the loop two. You need two loops like this. You need two loops like this, one inside, one outside. And each loop has two, one inside and one outside. Yeah? So in fact, each loop, each set of loops is two here, and two here. So it's four of them. Four, two of the bigger inside each other,
and two of the smaller inside each other. But you need three sets of. You need three sets. If let's talk to you, talk it this way. You have, we're gonna, let me take it off, then we are all understanding what we're talking. Small. Pen. Black. Rubber. Oh no. Rubber. I try to get this off. I try to get this off. I take this off. I take this off. Okay, let's connect these that we know what we are talking about. This is A, okay? A, and this is B. B. This is B. Okay, let's get rid of all this. Rubber. You need a bigger one. This board needs patience, and I don't have. It takes time of thinking. Oh God, I want my board back, guys. No, because we want to keep it this way. Okay, let's look at it this way. A is one inside. And one outside. B is the same. There is one inside and one outside. Is there an E on the end of outside there, Mr. Keshe? Ah, no problem. I'm not an Englishman. For those who are watching. It's become B. Okay. So, one outside. That's your one set. Then you need guys, you're very clever, but you don't know what you've done with me with this thing. You need three of this. And you need three of this. So, and then you need 10 pieces of about 15 centimeter, just wires, nano-coated. One of the easiest thing for you to do is once you made the coils from the beginning, when you are nano-coating, when it's finished, when you made the wires before you nano-coat, do something very simple at end of each line. Just turn the wire back on itself. It's important. These are little things you will see. So when you've done the wire, once before, when you finished it, before you put in a caustic, most of the lines, when it comes to the end of the line, don't leave it open like this. Take it and just twist it back on itself. Because this way, energy is free. When you twist it back itself, the energy gets absorbed
by the coil, so you don't waste any field. There are little techniques you need to do that you'll find out will come handy at the end of the day. It's the difference between a good system and a lousy system and a system which doesn't work. So remember, just when you, for example, you made your coil, at the end of the line, both ends, all you need before you put in the nano coating, just twist the wires back internally to themselves. Because remember one thing, with nanomaterials, we cannot weld them, we cannot solder them, we cannot do anything with them. The only way you can connect nanomaterials to each other that the energy field transfers is by twisting them around each other. No one up to now has managed to solder a real nano-coated wire. Understand the reason. The reason is, if you remember, if my thingy works, I need my hand. Oh, that's why the problem is. Now I found out this little chap has two purposes. One for the finger, one for the pen. So I need to get the handle. Slowly. You should have had this 2 weeks sitting there. Yeah, learning. Yeah, I learned about the earthly thing and I have to teach you about the space thing. I'm going backwards. So, you'll see when you go like this, that was your nanomaterial, the copper wire, this wire. And then you made the nanomaterials with it. When you have another nanomaterial, which let's say, error, the interbox connection failed. What do I do? That's what? My tie. Okay, I'll come next time with birthday suit. That will be easier. There'll be no ties. But this time I'll watch when I come. Very, very sensitive. So now if this is the other wire, and you have the nano coating of this is the other wire. When you come to put the two wires together, these are nanomaterials. There is a magnetic gap in between. Nanomaterials, true nanomaterials, can never be soldered because there is a magnetic field in between. They slide over each other. So, for that reason, in all your works, when you deal with nanomaterial and these windings, in these systems, you can only turn the wire next to each other, that the plasma moves over the surface of each other. You cannot, like the traditionally system, have junctions where you connect nanomaterials together, your wires together, and you screw them. The minute you use the screws, you cut through the nano layer, then you enter a matter state, then you have complications. You cannot solder them, they never. Yes, but it's no good. If you solder them beforehand, is no good because the junctions dictates the flow as much as you need. That way you enforce it as good as being the same wire. Yeah? Because you understand in the teachings of plasma that plasmas are independent entities. You cannot lock them together. So now you see what you needed. When you connect these, you bend them at the end, so the fields stay inside. And then you will see everything inside the loop
stays with a loop, and there's a difference between a good system and a bad system. Secondly, remember one initial and important thing. If if your nano coat and you still see copper on your nano coating on your wire, means repeat please. Means you're gonna nano coat for a second time or a third time. Don't be afraid of nano coating. You can never damage nano coating. I tell you something very interesting. In the process of making these systems, you keep some of the caustic which you made at the bottom in a separate jar, because you're gonna need the caustic. The reason, remind me, I'll explain to you why, but I'll tell you in a way in advance that you remember. If I forget, then I'll explain it in more detail. Once you have made a nano layer, which now it has a connection with the matter state here, this state of connection will never be forgotten, because you haven't separated the atomic structure totally. You still have an atomic structure connection. So when you lose the nano material or gets blown up to the hot or heat, if that goes, in a short time, you'll find out the nanomaterial will start reproducing itself. It's like a skin, it grows up from the matter upwards. So you keep some of the caustic, because if you remember, it was a caustic which at the right temperature started the connection, this location. Now you can keep a caustic, because if it gets warmed up a little bit and it blows up, that heat helps the caustic inside to recoat itself. So, you know, they say when you make a soup, you keep something base for the next soup. Keep some of the caustic, you need it for your base in the future when you're putting your system together. Just before the last, you close your system, when we come to it Tuesday, Wednesday, Thursday, you need this caustic just to get a brush and brush anywhere you've seen your scratch while you're assembling or whatever. You do the repair and it stays. You need it. So when you finish with the caustic, don't throw all of it away, because it'll come handy for you to do it. So we'll leave you with this for today. How the first step has started. If you can put this together by tomorrow, I know a lot of people have been waiting for it, they've been doing it. If not, you will finish it by end of next week or the week after. And when you made the system and it was good, make a donation to Keshe Foundation for the system you received, that we can make system for the ones who cannot make it themselves. So we don't ask you to pay us. It'll be nice to be able to give to the others who don't have and cannot do. I have to announce something very special, which is important to the foundation. We have opened our own research center here. Mamy koniec tłumaczenia. Jeśli ktoś chce zabrać głos, to zapraszam.
No dzięki, Jarku. Ja się dzisiaj trochę spóźniłem na warsztat, więc może nie będę omawiał, co było tutaj od początku powiedziane z poprzedniej części, z poprzedniego kawałka, tylko taką myśl chciałem przedstawić, zebranie, można powiedzieć, paru aspektów, które były wytłumaczone. I takie, można powiedzieć, też uporządkowanie wiedzy, no bo tutaj w tej części warsztatu widzieliśmy, no jest to blueprint robienia magrama, więc mamy te wszystkie elementy, aspekty wytłumaczone. Chociażby taka rada na koniec, jak z tym wykorzystaniem sody kaustycznej, która zostaje nam z procesu nano, żeby później pędzelkiem, że tak powiem w cudzysłowie, malować te miejsca, które straciły gdzieś trochę tej warstwy nano, gdzie ona się uszkodziła. Myślę, że to jest fajna taka podpowiedź, że można to robić właśnie w procesie składania, czy chociażby składania tego magrawa, czy chociażby z systemami balansującymi, które gdzieś tam lekki jest ubytek na warstwie nano. Myślę, że bardzo praktyczna porada także z tym zakręcaniem końcówek w drugą stronę i tak dalej, więc widzimy tutaj bardzo fajny sposób, w jaki dr Kesze omawia te detale i dodaje do naszej wiedzy. Tak jak w zeszłą niedzielę skończyliśmy na tym, że ten kształt cewek w pewien sposób replikuje przepływ plazmy i strukturę plazmy, to sobie omawialiśmy właśnie w zeszłą niedzielę. I to, do czego chciałem tutaj, to co chciałem tutaj podsumować, takie trzy aspekty. Wiadomo, w naszym, można powiedzieć, w szkole uczymy się o trzech stanach materii, stanie stałym, płynnym, gazowym. Teraz w technologii też widzimy, w technologii fundacji widzimy, że też mamy odpowiedniki, można powiedzieć, w pewien sposób podrasowane te stany materii w troszkę innym zrozumieniu, właśnie zrozumieniu nano, i teraz nano stanu stałego, czyli to, co omawiamy tutaj przy drutach, to mamy właśnie warstwę nano na miedzi na przykład, czyli tą czarną warstwę 30-40 tysięcy warstw. Dr Kesze nam rysował, jak to się magnetyczno-grawitacyjnie układają w stosunku do siebie te plazmy, żeby tworzyć właśnie warstwę nano. I to jest nano stanu stałego. Jeśli mówimy o definicji GANS-u, gas, z angielskiego gas nano solid state, a po polsku gas w stanie nano, w stałym stanie nano, można powiedzieć, no to i mówiąc o GANS-ie, mówimy właśnie o stanie nano, stanu gazowego. Mamy wyłapane przecież CO2, na przykład węgiel, tlen z atmosfery, z tego, co jest dookoła. Wiadomo, nasz pojemnik do produkcji gansu jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, pułapką czy magnesem na te elementy, na tą siłę pól, którą tam wytwarzamy, a wytwarzamy siłę pól właśnie węgla i tlenu, dostajemy ten gaz CO2 w boksie do produkcji CO2. Więc tutaj nanogazu mamy właśnie w postaci gansu. Więc omówiliśmy sobie nano stanu stałego, czyli nanomiedź, nanogazu, czyli gans. Mamy jeszcze nano stanu płynnego, czyli myślę, że to jest to, do czego możemy referować jako właśnie do ciekłej plazmy, czyli to, co otrzymujemy po wymieszaniu wody z gansem. Czekamy, aż gans osiądzie sobie na dno i zbieramy wodę z góry. Jest to ta nasza ciekła plazma, którą używamy do inhalacji, do robienia kompresów, do robienia czegokolwiek. Więc myślę, że też warto sobie co jakiś czas, jak to dr Kesze mówi, zatrzymać się na chwilę, podrapać po głowie, uporządkować tą wiedzę i zwłaszcza, że często sposób, w jaki jest prezentowana, mamy fragmenty tej wiedzy rozrzucone po różnych warsztatach i w zasadzie to tyle, co chciałem dodać ze swojej strony. Myślę, że tutaj warsztat był dość długi, ponad godzina i też się innym słuchaczom nasuwają jakieś ciekawe rzeczy, pomysły do głowy, więc jeśli ktoś ma swoje spostrzeżenia albo chciałby coś przedyskutować, głębiej zadać pytanie czy podzielić się swoją wiedzą, zrozumieniem, to oczywiście gorąco do tego zapraszam. Dzięki. Dzięki, Przemku. No, każdy z nas może zacząć się od nowa lub może po prostu, jak ma wolny czas, pobawić się i zrobić to dla kogoś. Nie
Nie wiem, są jeszcze może pytania jakieś? A może jeszcze coś dorzucę? Chciałem tylko gdzieś może pokierować, jeśli ktoś by był chętny do podjęcia tej dyskusji. Samo w zasadzie to rysowanie cewek, że mamy tą zewnętrzną i wewnętrzną, jak tu nam dr Kesze narysował, myślę, że to można ładnie spiąć z warsztatami ostatnich paru miesięcy, gdzie dr Kesze mówił o tej klatce, którą tworzy przepływ krwi w naszej fizyczności. I tutaj jeśli chodzi o naszą fizyczność, mówimy o przepływie krwi, to w przypadku Magrava mówimy o przepływie energii i ciekawe, jak te aspekty bardzo ładnie się pokrywają. W zasadzie myślę, że w Magravie możemy spojrzeć na niego z punktu widzenia jako pewnego rodzaju odbicie czy inne zrozumienie struktury naszej własnej fizyczności, te cewki na zewnątrz reprezentujące właśnie obieg krwi, to ciśnienie plazmatyczne, które wywiera krew krążąca w naszym organizmie, tak jak sobie omawialiśmy, wszystko we wszechświecie kręcą się planety, atomy, w atomach kręcą się elektrony, wszystko się kręci wokół siebie w naszym ciele, jest to w pewien sposób replikowane poprzez właśnie przepływ krwi, to sobie wielokrotnie omawialiśmy i teraz właśnie myślę, że nieprzypadkowe są te elementy konstrukcyjne i sposób, w jaki to jest skonstruowane, trzy poziomy, każdy właśnie z tych podwójnych cewek zewnętrznej, wewnętrznej, więc tu możemy zacząć właśnie wchodzić w zrozumienie tych elementów właśnie jak natężenie plazmatyczne, jeśli chodzi o przepływ naszej krwi, jeśli chodzi też o ten o element na przykład naszej duszy, czy duszy fizyczności, bo jeśli mówimy o tych trzech elementach, to dość oczywiste wydaje się omówienie tego z punktu widzenia właśnie budowy naszej głowy, tej klatki, która trzyma duszę w środku głowy, zewnętrzna cewka, wewnętrzna cewka. Później mamy jeszcze kolejne dwa poziomy. Możemy, myślę, śmiało tutaj to odnosić do duszy fizyczności, do innych elementów, ale nie chciałbym gdzieś tam przelewać tylko i wyłącznie swojego zrozumienia tutaj na stół, tylko fajnie by było, jakbyśmy porozmawiali na te tematy, bo są to tematy, myślę, przez nas zrozumiałe i każdy gdzieś ma swoją perspektywę zrozumienia, jak można to, co dr Kesze rysuje na tablicy, odnieść do budowy i funkcjonowania dużego Magrava, jakim jest każdy z nas. Zresztą mówiliśmy o tym przecież, że poprzez zmysły, poprzez inne kanały absorbujemy 80% energii, a tylko 20% jest spożywienia, więc jeśli absorbujemy te 80% energii i wrócimy do definicji tego, czym jest Magrav, właśnie tym, po angielsku to się nazywa harvest, czyli tym wychwytywaniem, wyłapywaniem, wykorzystywaniem tego, co jest dostępne na zewnątrz i jeśli to odniesiemy do naszego ciała, do naszej duszy, do tych 20-80% tego, co absorbujemy z zewnątrz, to widzimy, że tutaj pojawia się coraz więcej analogii. Zapraszam do dzielenia się wiedzą, do omawiania tego pod swoim kątem zrozumienia, żebyśmy wszyscy mogli w naszym wspólnym zrozumieniu odkrywać teraz te kolejne alejki, uliczki zrozumienia i interpretacji tego, co tutaj słyszymy. Dzięki, Przemku. Ja wiem, że niektórzy mają zaczęte Magravy do tej pory, nawet nieskończone. I być może sam mam takie cewki jeszcze ponawijane, których nie dokończyłem. I nie wiem, i chyba warto
Może warto wrócić też i zrobić sobie to. I zrozumieć to jakby też właśnie z samym sobą, ale już teraz po tych 3 latach, 4, 5 nawet, dużo to się tak pootwierało. Przechodziliśmy poprzez proces McGrawa, później poprzez reaktory i wszystko jest połączone i odczuwamy te pola. Są też oszczędności, co u niektórych, bo były potwierdzane wielokrotnie. Ale każdy przeszedł tak daleko, że już nawet się nie interesował oszczędnością prądu. Tak więc tu, jak ty, Przemku, powiedziałeś, żeby spojrzeć na nas i na to, na te duplikaty nas samych, gdzie tworzymy część materii w środku, a na zewnątrz nano struktury, to nic innego jak rdzeń w nas samych, czyli dusza i skóra dookoła jako nano i w polu energia. No i ciekawe, sorki, że ci wejdę w słowo, ale myślę też ciekawe i nieprzypadkowe tutaj jest użycie miedzi. Skoro mówimy na przykład o połączeniu, przy używaniu gansu miedzi mówimy o tym, że to jest właśnie ta fizyczność, struktura mięśni, to co buduje tą fizyczność, więc i w kontekście naszego ciała omawiamy to, jeśli chodzi o używanie gansu właśnie miedzi i co on reprezentuje. I tutaj mamy do czynienia właśnie z tą miedzią w stanie materii, więc ilość tych analogii, myślę, jest olbrzymie duża i można sobie tutaj zacząć wchodzić powoli, otwierać te tematy coraz głębiej i głębiej, żeby właśnie zacząć zauważać te analogie, a przy okazji, skoro to działa na urządzeniu, widzimy jak to urządzenie jest skonstruowane, może można też spojrzeć na ciało każdego z nas jako na to urządzenie i zacząć powoli rozumieć przede wszystkim kierunkowość i chociażby różne aspekty tych procesów na troszkę głębszym poziomie niż do tej pory. No dokładnie tak. Ja myślę, witam Paweł z tej strony, ja myślę też, że tak naprawdę jak... Halo, słychać mnie? Tak, Paweł. Bo nie byłem pewien, czy ten mikrofon przy tych słuchawkach działa, ale ja pamiętam, jak jakiś, powiedzmy, czas temu, kiedy były te McGrawy i te wszystkie inne rzeczy omawiane, tym blueprintem, no mogę szczerze powiedzieć z ręką na sercu, że wtedy w ogóle nie zrozumiałem tego, co rozumiem dzisiaj. A to też jest pewnie wynikiem tego, że przeszliśmy przez kolejny proces, czy ja przeszedłem przez kolejny proces rozbierania różnych elementów, którymi w ten czy w inny sposób, ja osobiście mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, zacząłem jak gdyby praktykować. I powiem wam szczerze, ten krótki filmik nawet Armana, który mówi o tworzeniu nanowarstwy na płytce miedzi z rozładowywaniem miedzi co 6 godzin i z procesem od 3 do 4 dni. Te procesy już chyba kiedyś były też opisywane przez różne kultury w różnych, powiedzmy, swoich własnych indywidualnych nazewnictwach właśnie do nadbudowywania struktury nano. I teraz wiadomo, że może być wiele różnych pozycji rozumienia nano, począwszy właśnie od drutu na i tej struktury nano na drucie. Możemy to interpretować wewnątrz organizmu, ale też możemy interpretować to, że nasz organizm jest wewnątrz plazmy, co w pewien sposób jak gdyby też tutaj powiedzmy skłania się w kierunku innych też nauk, które były dosyć szczegółowo nawet opisywane. Co prawda językiem, który dzisiaj nie jest do końca rozumiany, a bynajmniej część tej emocji, może w której był on opisywany, nie jest dzisiaj odczytywana, tak jak wtedy była ona zapisywana, więc są pewne różnice w zrozumieniu emocji, a więc nie zawsze każdemu udaje się jak gdyby
połączyć z tym, co tak naprawdę źródło w pewien sposób przekazywało. Natomiast tutaj mamy coś, co pasuje nam do naszego dzisiejszego stanu, tak? Ponieważ wielokrotnie wielu z nas gdzieś w życiu otarło się, czy chcieliśmy, czy nie chcieliśmy, o różne rzeczy typu piramidy, inne rzeczy, fascynując się tym w ten czy w inny sposób. Oczywiście jest tu wiele interpretacji i prawdopodobnie każda jest tak samo dobra, jak i zła, jeżeli mogę to tak ująć. Dzisiaj właśnie naszą piramidą jest nano w tym zrozumieniu. I pytanie jest, gdzie my chcemy to wybudować? Czy chcemy to wybudować we wnętrzu, czy chcemy budować to na zewnętrznej powłoce? Teraz kolejne pytanie jest, co jest zewnętrzną, a co jest wewnętrzną? Dla mnie powłoką. Z której strony widzę drut, z której strony widzę nano i z której strony widzę gans? Od środka mogę to widzieć zupełnie inaczej, od zewnątrz mogę to widzieć zupełnie inaczej niż od środka. I teraz to od nas zależy, jak znajdujemy ten wspólny mianownik opisania siły struktury względem pozycji, którą zajmujemy w środowisku, które razem tworzymy. Myślę, że tutaj w pewien sposób to sprowadza nas do kolejnych elementów, a bynajmniej mnie sprowadziło do tego, że same cewki ilości zwojów, sposób kręcenia samej cewki fizycznie, tej nawet drucianej, że kręcimy ją przeciwnie do wskazówki zegara, ale w efekcie dostajemy coś zgodnego z ruchem kierunków zegara. A co jeżeli byśmy do tego podeszli, że w fizyczny sposób, w bardzo fizyczny, namacalny sposób został nam przedstawiony elementarz, podstawowy elementarz do zaczęcia kręcenia polami. I muszę się przyznać też szczerze, że w pewnych aspektach bardziej skupiałem się na motoryce, jakby to ująć, na motoryce samego reaktora, a nie szukałem interakcji pomiędzy reaktorami samych pól, czyli nie kręciłem polami. W momencie, kiedy zostawiłem reaktory, jakkolwiek reaktory będziemy sobie definiować, reaktory zacząłem traktować po prostu jako nano. Tak? Z tego nano zacząłem interpretować przestrzenie. Przestrzenie, w których ja manipuluję polami, bo jestem jednocześnie i wartością pól, jak i jestem środowiskiem, w którym te pola występują. A więc zawiaduje totalnością. Stało się to troszeczkę dla mnie bardziej łatwiejsze w momencie, kiedy zacząłem słuchać tego wykładu McGrawa o McGrawach, tego blueprintu i znalazłem w nim wszelkie potrzebne, podstawowe informacje do tego, jak zacząć bawić się polami. I można się zacząć bawić w wyobraźni, jak kto woli. Możemy to nazwać wyobraźnią, tak? Ale bardzo szybko zobaczymy, że jak zaczniemy bawić się samą wyobraźnią, czy w pozycji tego, co rozumiemy pod pojęciem wyobraźnia, bardzo szybko te pola się przeniosą na fizyczną strukturę naszego ciała. Mało tego, będą miały wpływ na tą fizyczność. I to jest jak gdyby taka pierwsza, delikatna odskocznia od tego, czy rzeczywiście, jeżeli mówimy o nano, to mówimy o nano na drucie i czy rzeczywiście ten drut, który jest pokazywany, odnosi się tylko i wyłącznie do drutu. Bo teraz, jeżeli zwrócimy uwagę na kolektywność, w zagadnieniu tego, że nieważne, czy ja to czuję, czy ja tego nie czuję, ja jestem nano. Ja, jako nie wiem, osoba, jako energia, jakkolwiek chcemy to sobie spredefiniować. Czy zachowanie się mojej struktury, pól, którymi ja zawiaduję i kolejna świadoma osoba, która zawiaduje swoimi polami, czy ustawiając nie siebie fizycznie, a pola względem siebie, jesteśmy w stanie
tworzyć kolejne kategorie, które możemy nazwać drutem, nano i gansem. Ale teraz wtedy musimy sobie znowu sami ustanowić pomiędzy sobą tryb połączenia, w którym zaczynamy rozumieć, co dla nas wspólnym mianownikiem jest to, co nazywamy gansem, wspólnym mianownikiem jest to, co nazywamy nano i wspólnym mianownikiem jest to, co nazywamy drutem. Dlaczego te wszystkie trzy? Bo tak jak wcześniej wrócicie do tego, w pewien sposób dr Kesze powiedział, że jedna cewka to jest za mało, żeby utrzymać stabilność przepływu. Co jeśli zrozumiemy teraz, że drut, nano i gans to są reprezentacje trzech sił, trzech cewek, które muszą współpracować. Tych wariantów przenoszenia tych trójek góra-dół, czy tam prawo-lewo, jakkolwiek to chcemy sobie nazwać, będą pewnie biliardy, nawet więcej niż nieskończoność, szczerze mówiąc. Bo jak dojdziemy do nieskończoności lub zbliżymy się do niej, to nieskończoność się powiększy o swoją nieskończoność. Więc pewnie systemów i zrozumień nie będzie tutaj mnóstwo, ale teraz nasuwają się kolejne bardzo ciekawe już nie pytania, a zastosowania pragmatyczne. Ponieważ jeżeli zaczynamy patrzeć, załóżmy, na niebo, tak, nawet naszym wzrokiem, fizycznie, czyli interpretujemy tylko zagadnienie bardzo wąskiej struktury plazmatycznej, jeżeli tego, co nazywamy kreacją. W momencie, kiedy zaczniemy dołączać do tego kolejne struktury, czy to nano, możemy sobie to nazwać jak chcemy, tak? W sensie, czy to będą czakry, czy to będą organy, czy to będą pojedyncze komórki naszego ciała, czy to będą różne formy emocji, czy jeszcze jakieś inne zjawiska, o których teraz w stanie nie jestem nawet powiedzieć, nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, że utrzymamy jak gdyby zależność trzech źródeł. Źródło tego, co możemy nazwać drutem, źródło tego, co możemy nazwać nano i źródłem tego, co możemy nazwać gansem. I poprzez manipulację tymi trzema, tak, możemy ustawiać kolejne proporcje, w których zobaczymy, że połączenie z tym, co jest dla nas dzisiaj oddalone o miliardy lat świetlnych, co jest totalną bzdurą, to też wiemy już z wykładów doktora Kesze, tak naprawdę nie ma przestrzeni między sobą. Jedyną przestrzenią jest to, jak ułożę te trzy warstwy. I w pewien sposób zaczynamy jak gdyby nawiązywać, różnie to możemy nazwać. Możemy powiedzieć, że polecieliśmy, możemy powiedzieć, że tworzymy, nie wiem, jakieś telepatyczne połączenie. Ważne, żeby w nas to zaczęło tworzyć komfort zjawiska, czyli że to zjawisko, że to się wydarzyło. I najśmieszniejsze jest to, że to nie jest wyobraźnia, bo to się dzieje. Tylko kwestia jest tego, jak bardzo chcemy zaprzeczyć temu, co naprawdę się dzieje, z tego, że uważamy, że w naszej rzeczywistości, którą tak dobrze rozumiemy, to nie ma prawa się wydarzyć. I to są bardzo ciekawe aspekty, które wynikają z podstawowych, moim zdaniem, tutaj wariantów, które nie są jednoznaczne, podstawowe niejednoznaczne. To jest w ogóle parodia, nie? To się w ogóle nie trzyma kupy w dzisiejszym naszym toku zrozumienia, bo jak coś może być podstawowe, ale nieujednolicone dla wszystkich. No właśnie tak to jest, bo każdy z nas zrozumie nano w innej sile, każdy z nas zrozumie gans w innej sile i każdy z nas zrozumie drut w innej sile. Aczkolwiek operując na tych trzech zawsze znajdziemy wspólny mianownik. I teraz w momencie, kiedy zaczniemy ustawiać te systemy w sobie, ściągając nadmiar energii, który kumulujemy na przykład w naszej fizyczności, czy nawet w emocji, kiedyś to się nazywało uziemienie, tak? I to uziemienie też jest bardzo różnie rozumiane przez różne epoki ludzkości i zrozumienia tych procesów. Uziemiajmy się jak chcemy, ale pamiętajmy, że te 6 godzin ma też znaczenie w procesie nano. Zwiększanie ciśnienia plazmatycznego, napięcia, oczyszczanie struktury, zwiększanie, oczyszczanie. I tak przez, jak tutaj mieliśmy na przykład wynik, 3 dni. Nieważne, czy konsumujemy, czy nie konsumujemy pokarm stały na chwilę obecną,
to nie jest aż tak ważne akurat na tą chwilę, bo jak gdyby niekoniecznie trzeba iść od razu wielkimi susami, choć też można, tak? I w tym momencie zauważyć, jak jestem w stanie kręcić polami, w którą stronę. Nie na to, żeby wpływać jak gdyby na innych, bo jak gdyby to nie jest celem tego, tylko jak mogę zmieniać środowisko wokół siebie. I co to środowisko dla mnie powoduje? Jak gdyby te rzeczy są czymś, co mogą brzmieć bardzo fantazyjnie, ale one są jednocześnie bardzo prawdziwą technologią, która się dzieje wokół nas, mimo to, że na wiele sposobów nawet sobie nie ufamy, że to tam jest, bo nie jest to w sile pięciu zmysłów. Teraz pytanie jest, ile mamy zmysłów? Tyle, ile sił, które się znajdują w nas, czy różnorodności sił, czy przykleimy się tylko do zrozumienia, że jest kolejny szósty zmysł. To jest właśnie to. Podstawy nieujednolicone, bo każdy ma inne, ale wspólny mianownik jest ten sam. I jak gdyby naszą zabawą jest teraz, bynajmniej moją zabawą jest teraz, starać się bawić, znaleźć, nie wpłynąć na coś, na kogoś, tylko postarać się znaleźć wspólny mianownik z tym czymś. Jakkolwiek też rozumiemy wspólny mianownik. I też polecam na przykład małe ćwiczenia, chociaż nie musimy ćwiczyć, bo wszystko jest w nas, ale polecam chociażby dla zobaczenia, jak bardzo potrafię się śmiać sam z siebie. Ja na przykład wziąłem mały kamyk na dłoń. To było moje takie pierwsze pytanie, po prostu, żeby sprawdzić, jak bardzo wyśmieję sam siebie z tego, co będę próbował zrobić. I poruszyć ten kamyk na dłoni w jakikolwiek sposób, tak? Nie używając jakkolwiek mojej ręki do tego. Pierwszą moją próbą podejścia do tego było to, że zacząłem drwić sam z siebie, że to jest niemożliwe. Ale najlepsze jest to, że podczas procesu tej drwiny zaczęły przychodzić odpowiednie procesy myślowe, które zaczęły już pokazywać, że można to zrobić i jak można to zrobić. Czyli czasami coś zupełnie głupawego, co nam nigdy nie przychodziło do głowy jako rzecz możliwa, ponieważ nikt tego nie robił, może być właśnie tym mianownikiem wspólnym dla mnie samego, względem mnie samego, żeby zacząć procesować nowe zjawiska. I jak gdyby wyzywanie siebie do nowych challenge, nie wiem jak to po polsku ująć, żeby to miało taką fajną formę, do nowych wyzwań, czyli wyzywanie siebie do wyzwań, no to po polsku też nie brzmi, nie? Stawianie sobie nowych wyzwań, takich zupełnie niezwiązanych z fizycznością, właśnie zacznie rozciągać te aspekty, które w fizyczności znajdą potwierdzenie. No to chyba to chciałem sobie pogadać o tym w ten sposób. Może też powiedziałem to, czego nie wiem i może dlatego za jakiś czas spłynie coś, żebym mógł się dowiedzieć więcej. No zobaczymy. Czemu nie? Mam nadzieję, że nie brzmiało to zbyt bardzo bajkowo, ale myślę, że warto też spojrzeć na to zupełnie innym okiem, niż tylko to, co nam się na pierwszy rzut wydaje, że jest mówione w tym blueprincie. Naprawdę. No, dzięki bardzo. Dzięki, Paweł. Myślę, że dodałeś każdemu trochę do wiedzy i pewnie i sam sobie trochę. Ja też tak uważam, że w pewien sposób zastanawiałem się nad tym, czy nie jest tak, że wszystko, co tylko wykreujesz i pomyślisz i wymyślisz, czy ktokolwiek pomyśli i nie stawia ograniczeń chociażby do ruchu kamienia, tak jak ty to powiedziałeś, czyli do kreowania przestrzeni w pozycjonowaniu się w tym środowisku lub wykreowaniu w wolnej przestrzeni dodatkowego pola
które da możliwość stworzenia danej emocji lub marzenia. Ale gdy nie ma tych ograniczeń, to tak naprawdę gdzie jest jakby wiedza? Bo tak naprawdę wiedzę tworzymy my też sami w pewien sposób, bo kreowanie nowego wymiaru gdziekolwiek w zrozumieniu, w emocji, tworzy jakby powrót wiedzy, która jakby tworzy całokształt. I takie zdanie ostatnie to nie ma nic w zasadzie niemożliwego w moim zdaniu, w moim zrozumieniu tego, tylko jest coś na zasadzie granicy, która dla nas jest jakby między mak a graf. Ja myślę, że to jest bardzo mądre, co powiedziałeś, bo na przykład z mojej osobistej perspektywy obserwacji i też z przestrzeni tego, że na przykład wykłady doktora Keshe obserwuję od dawien dawna, chociaż to o niczym nie świadczy w jakimś tam nadmiarze interpretacji czy tego, czy to jest dobrze, czy nie. I to w sumie też nie jest nawet celem tego. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że pamiętacie, jak doktor Keshe wyszedł najpierw, bo blueprint jest jak gdyby zakończeniem tego procesu. I on tutaj na tej pierwszej sesji mówi o tym, że w pierwszy dzień blueprintu na pierwszej sesji mówi, że dzisiaj o północy, czyli tej daty, kiedy to tam było zrobione, mija, tam chyba było 10 dni, 10 dzień uwolnienia tego tak zwanego USB sticka, czyli tego palucha USB, na którym były zawarte wszystkie patenty. I ja myślę, że to, co powiedziałeś odnośnie tej kolektywności, że jakikolwiek patent z samego podejścia, intencji patentowania czegokolwiek lub też określanie tego, że ja to wymyśliłem, jest automatycznym złodziejstwem. Bo jak gdyby to, co ja mam w procesie funkcjonowania tego małego reaktorka w głowie, on się obraca do balansu i to jest też niesamowite, bo on się obraca do balansu totalności środowiska, w którym istnieje. A więc jego pozycja jest pozycją, ona nie jest wymuszona, ona jest pozycją dobrowolną, w której on znajduje, ten mały punkcik znajduje punkt balansu z totalnością, ze wszystkim. Teraz jeżeli weźmiemy to tylko pod uwagę, że to jesteśmy sami my ludzie, chociaż to by było bardzo aroganckie i uważam, że do dzisiaj wielu ludzi żyjących na tej planecie jest bardzo ludzkocentryczni, czyli myślimy, że my jesteśmy Bóg wie co, tak naprawdę jesteśmy zaledwie małą częścią, malutkim mikrobem, który istnieje w totalności tylko tej planety, albo inaczej, tylko środowiska, które my uznajemy jako ziemia i powietrze i to, gdzie tam się poruszamy wodą. To też jest, ułameczek dokładnie, dosłownie ułameczek. I teraz moje myśli, moje zrozumienia wynikają z ułożenia tego małego punktu w mojej głowie. I jego filtracja przez to, co w pewien sposób chyba rozumiemy jako gąsy cynku, czy to, z czego mamy mózg zrobiony, tam powstaje dopiero myśl. Myśl jest jak gdyby ostatnim procesem, który jest, może nie ostatnim, bo to bym znowu definiował swój punkt odniesienia, źle mówię. Jest to jeden z procesów, który w górnych częściach mózgu uwarunkowuje się jako ten element, który częściowo możemy nazywać myślą. Częściowo.
I jeżeli teraz rozumiemy to, co było mówione odnośnie nano i gansu i tak dalej, i drutu, przede wszystkim drutu, tak, to możemy zauważyć, że w tym momencie moja kreatywność, mojej osobliwości jest uzależniona od pozycji, jaką zajmuję w totalności środowiska, w którym obecnie się znajduję. I to jest takie też fajne coś, co mogę podzielić się, na przykład nie będąc osobą sensytywną, kiedy podróżowałem Anglia, Polska, Anglia, Polska, Anglia, Polska, dla mnie to było po prostu fizyczne wsiadanie do samolotu, lecenie z jednego punktu, z punktu A do punktu B i po prostu tam wysiadanie z tego samolotu czy pojazdu, jakikolwiek on by nie był, i to by było wszystko. To by było wszystko, co mógłbym opisać. Dzisiaj natomiast, jak już człowiek ma tą nie wiedzę, ale bynajmniej świadomość zmiany struktury położenia geograficznego, które jest z jednoczesną zmianą środowiska plazmatycznego, w tym momencie zaczyna się odczuwać różne ciśnienia. Ja nie mówię o ciśnieniach fizycznych. Może mówmy w języku magrawowym. Różne napięcia plazmy. I te napięcia plazmy powodują to, że przemieszczając się w tej płaszczyźnie, powiedzmy Wielka Brytania, Polska, kreatywność moja się też zmienia. Mogę się założyć, że procesy i ustawienia w mózgu, które mogłyby być prawdopodobnie nawet wykazane za pomocą może rezonansu magnetycznego, bo podejrzewam, że tomografia komputerowa jeszcze by tego nie wychwyciła, ale na przykład rezonans magnetyczny, mogę się założyć, że mógłby pokazać zmiany w moim mózgu, fizyczne zmiany, które są podczas tego przelotu. Ale to nie wynika z tego, że przelot powoduje we mnie zmianę. Położenie magnetyczno-grawitacyjne zmienia strukturę mojego mózgu, mojego filtra. To teraz, jeżeli na to zwrócimy uwagę, to co jeżeli przejeżdżam z jednego miasta do drugiego? Oprócz tego, że przejeżdżam fizycznie, jakie zmiany wywołuję w środowisku? To są bardzo... Myśmy nigdy, znaczy bynajmniej ja nigdy nie zwracałem na to uwagi, bo dla mnie to było coś bardzo mechanicznego, coś bardzo tak normalnego, takiego, o, bo to jest zrobione, bo wszyscy to robią, wszyscy wiedzą o tym wszystko, no to pewnie jak ja to robię to tak samo jak inni. Okazuje się, że tak naprawdę wykonując tą małą podróż z punktu A do B, zmieniamy totalność środowiska. Mało tego, ona też jest wywołana zmianą w środowisku. Czyli jesteśmy jednocześnie ulewą i suszą w jednym czasie dla tego samego zjawiska. Są naprawdę niesamowite rzeczy i jak dr Keshe mówi, że miliony lat nam zajmie zrozumienie tych procesów totalności. Kiedyś myślałem też, że wszystko od razu to, co on mówi, o, to ja mogę powiedzieć, zinterpretować mogę, owszem, tak, dzisiaj to rozumiem, ale to jest moja po pierwsze interpretacja, tak, tylko i wyłącznie moja interpretacja, natomiast ona nie ma nic wspólnego z informacją, która była wypowiedziana przez doktora Keshe, ponieważ tam jest tyle warstw, tyle słodyczy, że tak powiem, że ciężko jest wyrazić się o tym nawet w najmniejszej namiastce za pomocą słów lub języka mówionego, bo on jest zbyt wolny. I nawet takie procesy jak wyjście albo przemieszczenie się w swoim domu, tak naprawdę to zaczyna być bardzo ciekawe, bo tak naprawdę można sobie zadać pytanie w odniesieniu do tego, co było wcześniej powiedziane, czy ja tak naprawdę rozumiem, co ja robię? Czy ja kiedykolwiek miałem tą świadomość, albo czy kiedykolwiek miałam tą świadomość, jakie przeolbrzymie procesy biorą udział w tak trywialnej, niezauważalnej przez nas dzisiaj czynności, jak przejście z jednego pomieszczenia w domu do drugiego?
I to nie są zagadnienia filozoficzne, to jest najzabawniejsze. To jest wszystko pragmatyka dystrybucji i pozycjonowania MacGraph. W każdej pojedynczej manifestacji naszego ruchu. Ja wiem, że my wszyscy to wiemy. Ja nie mówię nic nowego, tak? Natomiast dla mnie to jest fascynujące i raczej tą fascynacją chciałem się podzielić, że no kurczę, rzeczy, które robiłem codziennie, nigdy nie doprowadzały tak wielu nowych doświadczeń, które nie wynikają tylko i wyłącznie z tego, co mogę określić mianem pięciu zmysłów, czy tam sześciu, czy jakkolwiek. I to się wzięło właśnie z obejrzenia tego MacGrawa, tego blueprintu po raz kolejny, ale już nie w drutach i nie w robieniu nano na drutach, tylko w robieniu nano na sobie. I dystrybucja pól, ale dystrybucja to znaczy się, że ja mam nimi ruszać. Ja nie mam budować punktów i patrzeć tylko, jak te punkty idą z A do B. Ja mam brać bezpośredni udział w każdym procesie przemieszczania się tych pól. Dla mnie to jest fascynujące, bo ja oczywiście nie mówię, że ktokolwiek tutaj ze słuchających ma robić to, co ja robię, tak? Ja natomiast wyrażam po prostu tylko i wyłącznie siebie, że to jest to, co ja jak gdyby przegapiłem w tej lekcji. Pewnie za pół roku powiem jeszcze więcej o tym, bo pewnie dzisiaj, będąc zafascynowanym tym, nie widzę kolejnych elementów też, które tam są. Dlatego tak jak Przemek wcześniej mówił, moim zdaniem nie ma co się wstydzić, tylko po prostu opowiadać o swoich zrozumieniach, bo nawet jeżeli w nich będzie tylko 1% interesujący dla innej osoby, to już to jest 1%, który tą osobę przybliża do własnego zaufania, własnego zrozumienia, własnej inspiracji, no i poszukania wspólnego mianownika pomiędzy nami wszystkimi, bo tutaj już myślę już tak na koniec, żeby was nie zanudzać, że to jednak nie chodzi o tą indywidualność, tylko chodzi o to, żebym ja mógł zrozumieć moją indywidualność, muszę też jednocześnie zacząć szukać rozwiązań w kolektywności. Tak myślę. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Dzięki bardzo. Dzięki, Paweł. Tak jak powiedziałeś, to, że my na przykład fizycznie przemieszczamy się z punktu A do punktu B, jedziemy windą z parteru na 10 piętro na przykład, ale jakbyśmy tak fizycznie doszli do zrozumienia całego procesu tworzenia interakcji pól swojego ciała i pozycjonowania się według innych osób i zobaczenie tego, tak odczucie fizycznie, znaczy jakby to powiedzieć, nie to, że fizycznie, ale mieć świadomość wiedzy tworzenia się interakcji pól w naszym organizmie i pomiędzy nami i w środowisku. Czyli chodzi mi o to, że jeśli coś robimy, cokolwiek, to nigdy się nie zastanawiamy. Świadomość chyba już mamy. Nie słyszałem? Tą świadomość to chyba już mamy, tylko właśnie przypomniał mi się wtedy przykład, jak dr Keshe mówił o boisku, pamiętacie, i piłce w grze, tak, że stajesz się obserwatorem, bo tutaj musisz zrozumieć jeszcze jedną rzecz, że tak jak Paweł powiedział, że znajdujemy się w środowisku, w którym jesteśmy po prostu w innych polach, które również oddziałują. Jesteśmy częścią
czegoś wielkiego, tak? I możemy to obserwować, ale nie mamy wpływu na całość. To znaczy, zmieniając się w obrębie swoich pól, można powiedzieć, oczywiście w pewien sposób oddziałujemy na całość, tak? Ale w sensie takim, że tą całością nie rządzimy, ale wprowadzamy zmiany, bo inne pola się dostosowują, tak? I tutaj jeszcze odnośnie tego, co Paweł mówił, to już tak na konkretnym przykładzie, to, co mówiłeś, że jedziesz z Polski do Anglii, z Anglii do Polski, tak? Ja miałam taki przypadek pacjenta, który cierpiał z powodu stanów lękowych i dziwił się i zadał mi takie pytanie, jak to jest, że przekraczając granicę, on z kolei jeździł Polska-Niemcy, że przekraczając tą granicę, tam znikają lęki. No, operując tutaj na przykład, że tak powiem, polami morfogenicznymi, tak, możemy to bardzo łatwo wytłumaczyć, znając kondycję narodu niemieckiego i polskiego i to, co się tu dzieje i tam. Po prostu sczytywał już z tamtego pola, tak? Czyli tu jest znowu ten element środowiska. I w zasadzie jak ktoś mówi, że coś odkrył, to można powiedzieć, że mu brak pokory, prawda? Bo to coś już wszystko jest. Jest w centrum świadomości, w centrum plazmy i tylko jest kwestią, na ile rezonujesz, czyli w sile pól jesteś podobny, mówiąc językiem plazmy, z tym i wówczas możesz to czytać. I to jest to, że każdy jest właśnie na jakimś tam swoim, można powiedzieć, czy poziomie, czy na swojej drodze, jakich tu słów użyjemy. Niektórzy mówią o częstotliwościach, wibracjach, rezonansie, tak? Ale to są tylko różne słowa tak naprawdę do zrozumienia tego samego. My tutaj posługujemy się językiem pól, więc mówimy o sile pól, o pulsie plazmy, tak? I kiedy z tym czymś jesteśmy podobni, to po prostu możemy to czytać, tak? I to jest taka niesamowita rzecz, jak się to rozumie właśnie jako taką, jako całość, tak? Znajdując się w innym środowisku, to jest to samo, co dr Kesze nam mówił, jak się rozpakowujemy w zupełnie innych warunkach, tak? To będziemy mieli, ta sama osoba będzie miała w materii inne cechy, chociażby takie rzeczy jak kolor oczu, kiedy zmienimy na przykład klimat, pojedziemy do innego państwa, czy na inny kontynent, czy nawet na drugi koniec Polski. Zmieni nam się również skóra czy włosy, tak? Nie wiem, czy zauważyliście takie niuanse, ale ja na przykład, to bardzo wszystko zależy od emocji. Ja na przykład zawsze widziałam, kiedy byłam na dyżurze w szpitalu, że zupełnie miałam inną cerę i inne włosy. Kiedy wracałam do domu, one się robiły zupełnie inne. To bardzo dużo zależy właśnie tutaj od tego środowiska, tak? Czyli możemy powiedzieć siły innych pól dookoła nas. I to jest niesamowite. Ja myślę, że dzięki tej wiedzy po prostu zaczynamy być takimi prawdziwymi obserwatorami i na pewne rzeczy bardziej zwracać uwagę. I możemy to użyć do tego języka tutaj pól, tak? To, że odczuwamy drugiego człowieka, to, że odczuwamy w towarzystwie danego człowieka określone emocje.
kiedy nic o tym człowieku nie wiemy, tak? I to bym, ja to nazywam szczytywaniem pól z drugiego człowieka. Dzięki. No dziękuję, dzięki. Tak, to jest po części to, że kiedyś ja czytałem o, nie wiem czy czytałem, czy gdzieś oglądałem, że można wyleczyć się w kilka sekund, nie? Z każdej choroby. Czyli to jest coś na zasadzie pozycji pola, pozycji, w której możemy w danym środowisku operować. Myślę, że to jest temat niekończący się i na dzisiaj też podziękuję. Jak jest jeszcze jakieś pytanie lub wypowiedź, to zapraszam. No, tak jak mówisz, Jarku, pewnie drzebiąc czy zagłębiając się coraz głębiej w każdy z tych warsztatów, jak będziemy przechodzić przez cały tydzień tego blueprintu magrawowego, bo trwał on tydzień, dwie sesje ranna i popołudniowa, się będziemy się w ten nieskończony wątek, można powiedzieć, zagłębiać coraz bardziej i podchodzić do niego z coraz to różnych stron. No, dziękuję wszystkim za uwagę, za dzisiejszy dzień, za dodanie do wiedzy, za tłumaczenie. Tak więc kończymy. To były 331 warsztaty poszukiwaczy wiedzy w języku polskim z 26 stycznia 2020 roku. Tak więc zapraszam na kolejne i będziemy mieli 300 chyba teraz 12 warsztat. Czyli tydzień w tył, czyli prawie na bieżąco. Tak więc do usłyszenia i dobrej nocy. Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie. Nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów. Dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi.
Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie Wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb Wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta. Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom, to jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia Wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności.
Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we wszechświecie i unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni. Nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces.